W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w niedzielę 9 listopada w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Czarnym odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. W tym podniosłym wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele władz samorządowych z panem burmistrzem Janem Zieniukiem na czele. W uroczystości udział wzięły także poczty sztandarowe oraz Kompania Honorowa Wojska Polskiego. Prowadzimy się na przy świętej szczególnej, ponieważ pragniemy modlić się za naszą miłowaną ojczyznę. Bardzo serdecznie chciałbym na początku przywitać wszystkich zgromadzonych na tej przyświętej, których łączy jedna wiara i miłość do naszej ojczyzny. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich zgromadzonych, młodzież, starszych, że poświęciliście ten czas w tę niedzielę popołudniową, aby tutaj przybyć do naszej świątyni, aby właśnie ta nasza ojczyzna się modlić. To jest taka prawdziwa lekcja historii, bo Polska po nimi tyle lat niewoli, 96 lat temu odzyskała niepodległość. Ta niepodległość jest nam zadana, trzeba ciągle walczyć, żeby Polska była wolna, niepodległa. Dlatego wzywał nas święty Jan Paweł II i dlatego pragniemy o to dziedzictwo się troszczyć, to dziedzictwo pilnować i za to dziedzictwo, któremu na imię Polska modlić się i polecać miłosierdziu Bożemu. Kiedy msza święta odprawiona w intencji ojczyzny dobiegła końca, uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta Czarne, kierując się w stronę placu Jana Pawła II. To właśnie tutaj odbyć się miała dalsza część uroczystości, czyli apel pamięci. Szary krajowy front! Szanowni zebrani mieszkańcy miasta i gminy Czarne, żołnierze Wojska Polskiego, uczestnicy dzisiejszej patriotycznej uroczystości. 11 listopada to Dzień Święta Narodowego. To dzień radości z odzyskania umiłowanej ojczyzny. To dla Polek i Polaków szczególne i wyjątkowe święto. Szczególne dlatego, że odzyskanie niepodległości w 1918 roku było spełnieniem marzeń kilku pokoleń naszych rodaków. Na ten dzień czekali nasi pradziadowie, nieustannie ze łzami w oczach modląc się do Boga. Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. To, co wydawało się niemożliwe, spełniło się. Powstała z kolan wolna, niepodległa Polska. Józef Piłsudski, wyrażając powszechne wtedy emocje, mówił podczas otwarcia Sejmu. Cytuję. Półtora wieku walk krwawych, często i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu. Święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpienia. Koniec cytatu. Spełniły się tęsknoty naszych wierzchów narodowych, tworzących na obczyźnie najpiękniejsze karty naszej narodowej poezji i literatury. Spełniły się pragnienia żołnierzy, Polaków, służących w obcych i wrogich sobie formacjach wojsk państw zaborczych w czasie I wojny światowej. Prześladowani Polacy nie stracili ducha. Wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wiedzieli, że ojczyzna w sercach się zaczyna, że naród przetrwa, jeżeli rodzina dzieci swoje nauczy, jak być Polakami. Trudno odtworzyć dziś entuzjazm, jaki panował w sercach Polaków po odzyskaniu niepodległości. Długo jednak nie cieszyliśmy się darem wolności. Aż trudno uwierzyć, że zmartwychwstała po ponadwiekowej niewoli Polska
stawiła czoła w roku 1920 potężnemu najeźdźcy ze wschodu. Niebawem męstwo żołnierza polskiego, jego dowódców, geniusz naczelnego wodza sprawiły, że ojczyzna nasza ocaliła swą wolność i niepodległość. Wojsko polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego pokonało Armię Czerwoną. Tę bitwę nazwano Cudem nad Wisłą. Przeszła ona do historii jako 18. największa bitwa w dziejach świata. Jednak sprzymierzone obce i wrogie potęgi raz jeszcze rozszarpały żywy organizm młodego jeszcze państwa polskiego we wrześniu 1939 roku. Przyszło ponure, niezwykle dramatyczne doświadczenie II wojny światowej. Po niej, na mocy układów jałtańskich, bardzo ograniczona suwerenność, która trwała aż do roku 1989. Dzieje naszej ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne, tak jak obecnie. Częściej w życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogiem, sąsiadem, niewola i walka o wolność. Tak się składa, że święto niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Dziś dla nas jest to dzień z jednej strony zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości, z drugiej zaś dzień radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość naszej ojczyzny. Rozróżniamy trzy rodzaje patriotyzmu. Jest to patriotyzm narodowy, przejawiający się miłością do kraju ojczystego, regionalny i lokalny. Ja chciałbym się w tej chwili pokłonić nad tym patriotyzmem lokalnym, którego charakteryzuje miłość do stron rodzinnych, miejsca urodzenia, a w szczególności do miejsca zamieszkania. Charles Dickens napisał takie słowa. Prawdziwym patriotą nie jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swojej ojczyźnie. To człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było jeszcze lepiej. To zdanie doskonale oddaje cele, jakie powinniśmy sobie wyznaczyć, jeśli chcemy zadbać lub odnowić w sobie poczucie lokalnego patriotyzmu. Dużo prostszym będzie wskrzeszenie w sobie miłości do małej ojczyzny, kiedy uświadomimy sobie, że nie wymaga się od nas oddawania życia, przelewania krwi w imię niepodległości. Możemy dziś stać się patriotami, pozostając zwykłymi, anonimowymi obywatelami. Wystarczy poczuć więź społeczną i emocje z narodem, z kulturą i tradycją oraz tym, co reprezentowali nasi przodkowie. Wystarczy być lojalnym wobec naszej najbliższej społeczności. Wystarczy zabrać głos w wyborach, w zebraniach sołeckich czy konsultacjach społecznych. Jan Paweł II w jednym zdaniu określił, co to jest patriotyzm. A zdanie to brzmiało: pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. Według tych słów każdego obowiązkiem każdego obywatela jest angażowanie się w pracę na rzecz lokalnej społeczności i kraju z wykorzystaniem posiadanych talentów, ale także zgodnie z pamięcią o przeszłości. W dniu dzisiejszym, szanowni zebrani, pragnę wyrazić słowa uznania tym, którzy postanowili reprezentować swoje organizacje, stowarzyszenia, zakłady pracy, swoje rodziny podczas tegorocznej uroczystości obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, żołnierzom, pocztom sztandarowym, dzieciom i młodzieży, pedagogom i duchownym, przedstawicielom samorządu. To dzięki waszej pamięci duch w narodzie nie zginie. Będzie trwał jutro i pojutrze również. Dziękuję bardzo. W tej chwili głos zabierze przewodniczący Rady Miasta, pan Benedykt Lipski. W dniu dzisiejszym, w dniu tak uroczystym, w dniu obchodów naszego narodowego święta w kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po okresie niewoli w dniu 11 listopada mam zaszczyt zakomunikować Państwu, że uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem pan podpułkownik
Sławomir Milewski decyzją Rady z dnia 28 października bieżącego roku otrzymał tytuł zasłużony dla gminy Czarne. Panie pułkowniku, proszę o wystąpienie. Oto akt nadania, a tutaj towarzyszący medal okolicznościowy. Życzymy równocześnie jeszcze wielu sukcesów, awansów, wszelkich pomyślności w życiu osobistym. A popełnieniem tego wiatru, pana dalsza praca na rzecz naszego. Szanowni mieszkańcy miasta Czarne, chciałem bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Jest to wyróżnienie, myślę, nie tylko mojej skromnej osoby, ale również wyróżnienie dla wszystkich żołnierzy, którzy mieszkają i pracują w jednostkach garnizonu Czarna. Zapewniam was wszystkich tu stojących, że jestem tutaj już 5. rok w Czarnym i staram się, żeby to wojsko było witane nie tylko na świętach, ale również w takim realizacji dnia codziennego. Także zapewniam was tu wszystkich stojących, że to wojsko dalej będzie widziane, nie tylko na świętach, ale również w dni powszednie. Jeszcze raz w imieniu własnym i całej tej żołnierskiej rodziny bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy miejscowości Czarne, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś na apelu przy pomniku Jana Pawła II, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj żyjemy. Spadkobiercy polskiej tradycji podkościowej przywitamy do skarbnicy wykonań naszych zależnych przodków. Wołam idących szlaki ku niepodległości konfederatów parskich, posygierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józef Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dąbrowa-Muścickiego. Stańcie do apelu! Salwy honorowe! Trzyma! Ładuj! Salwą! Pał! Ładuj! Salwą! Pał! Ładuj! Salwą! Pał! Zabezpiecz broń! Na pas broń!